A po co nam to? Część czwarta. Moi drodzy, nudne słowo passive voice, a w rzeczywistości struktura gramatyczna, która pozwala nam powiedzieć o tym, że coś zostało, będzie albo było zrobione, ale nieważne przez kogo. Jak to wygląda? Lecimy z tematem. Biuro jest sprzątane codziennie. The office is cleaned every day. Biuro jest sprzątane teraz. The office is being cleaned right now. Biuro zostało sprzątnięte wczoraj. The office was cleaned yesterday. Biuro było sprzątane wczoraj o 16.00. The office was being cleaned yesterday at 4 pm. Biuro zostało sprzątnięte trzy razy w tym tygodniu. The office has been cleaned three times this week. Kiedy przyszedłem do biura, ono już było sprzątnięte. When I came to the office, it had already been cleaned. Biuro będzie sprzątnięte jutro. The office will be cleaned tomorrow, albo is going to be cleaned tomorrow. I cyk, wszystkie pasywy w mniej niż minutę. A po więcej gramatycznych ciekawostek, zapraszam do moich profili.